Gdy słyszymy dzieje apostolskie, one się rozpoczynają tak naprawdę zesłaniem Ducha Świętego. Potem krok po kroku jest odpowiedź o tym, jak Chrystus poprzez właśnie moc Ducha Świętego apostoła zakłada sobie Kościół. Otrzymali tak wielką moc ci tchórzliwi ludzie, bo jak nazwać tych, którzy opuścili Chrystusa, przerobili się żołnierzy. Ci tchórzliwi ludzie zakładają Kościół, który trwa 2000 lat nieprzerwanie. Bo taka jest ręka Boża. Bo ci, którzy uwierzyli, mają taką moc. Bo ci, którzy uwierzyli, mają taką wielką łaskę. Bo ci, którzy uwierzyli, niczego się nie będą. Co Jezus wyrzucał apostołom po zmartwychwstaniu? Że nie uwierzyli. Że nie uwierzyli. Patrzcie, ja już to kiedyś mówiłem. Jezus nie idzie do Piłata, którego niesłusznie skazał. Nie idzie do Kajfarza pokazać mu, to jest arcykapłanów, to rządzi. Nie idzie do faryzeuszów, którzy krzyczeli na krzyż z nim i ludzi. Jezus tam nie idzie. Jezus idzie do tych, którzy uwierzyli. Z tymi chce przebywać. I tym daje zadanie. Tym, którzy uwierzyli. Uwierzyli w Niego i w Jego słowa. Więc byłoby to może banalne, ale tajemnica zmartwychwstania sprowadza się do tego w życiu chrześcijańskim, katolicyzmie. Do uwierzenia w zmartwychwstanie. Bo to jest podstawa naszej wiary. Uwierzyć w zmartwychwstanie. My czasem wierzymy w zmartwychwstanie tak jak ci apostołowie, na przykład, którzy biegli do grobu, będziemy się mieć na tą stację. Który pierwszy? Oni nie biegli zobaczyć, czy Jezus zmartwychwstał, ale czy on rzeczywiście wygrał. I dopiero na końcu mam jest napisane: ujrzał i uwierzył. Ujrzał, że wszystko się dokonało. Zrozumiał pismo. A co powiedzieć o tych, którzy szli do Emaus? Szli z Jezusem, który przebywali na co dzień przez 3 lata. I nie rozpoznali, bo oczy ich były na więzi. Jezus nikim nie zamknął. Oczy mieli zamknięte, ponieważ nie wierzyli. Opowiadali tylko i wyłącznie o sensacji, która się dokonała. A teraz sami się boją, że ich nie spotka. A Maria Magdalena, która przecież, jak mówi Ewangelia, kochała Jezusa. Nie rozpoznała. Pyta się, czy to ogrodnik. Gdzie schowałeś go? Gdy Jezus mówi: Mario, wzywa ją po imieniu. Ona odpowiada: Rabbuni, czyli nauczycielu. Z miłością to mówi. Jezus dzisiaj każdego nas wzywa po imieniu. Dlaczego? Bo uwierzyliśmy. Jezus dziś wzywa nas po imieniu. I chce usłyszeć od nas miłością Rabbuni. Dlaczego? Bo liczy na nas, jak mówi na końcu dzisiejszej Ewangelii, że damy świadectwo o Jego zmartwychwstaniu. To świadectwo ma się wyrażać w konkretnych czynach, które dokonały się w naszym życiu i dokonują. Przez cały Wielki Post, wielu z was wie, prowadziliśmy te rekolekcje.
poprzez portal Misericors i każdego dnia krótkie podsumowanie kończyło się cytatem. Dzisiaj te cytaty po pierwsze polecą do nieba za przyczyną namkionych. Mam nadzieję, że nam tym pomożecie. I każdy będzie mógł sobie jakiś cytat jeszcze na pamiątkę, ale też do rozważenia wziąć do domu, wylosować z troszeczka. Ale moi drodzy, po co o tym mówię? Bo nasze życie właśnie ma być takie. Ma się dokonywać w konkretach. Wielki Post to jest taki czas, kiedy zobaczyliśmy, że my te konkrety możemy czynić w naszym codziennym życiu. Że Chrystus nas nie oderwał Ewangelią od świata. Wręcz przeciwnie, włożył nas w Niego, w ten świat, który sam Bóg stworzył. Włożył nas w Niego. Bo wie, że tutaj jest też grzech. I włożył nas między ten grzech, jako właśnie ten palący się pochodnie miłości, dobroci, świętości, aby rozpraszać, jak mówi Ewangelia, mroki, cienie tego, co złe i niedobre. Mamy świecić naszą dobrocią, mamy świecić naszą miłością, mamy świecić naszą sprawiedliwością, mamy świecić naszą miłością przede wszystkim do drugiego człowieka. Jutrzejsze święto tak naprawdę już dzisiejsze, bo przecież mamy Wigilię, wiemy, że Jan Paweł II zmarł właśnie Wigilię tego święta. Właśnie dzisiaj przypomina nam o tym, że ta miłość Jego jest tak rozlana, że nie ma granic. A my realizując w konkretach codziennie dobre czyny, dobre uczynki, żyjąc, jak papież Franciszek nam przypomniał poprzez Światowe Dni Młodzieży, uczynkami miłosierdzia względem duszy i względem ciała. Rozlewamy tą miłość Chrystusa naszymi dłońmi, naszymi ustami, naszymi nogami, idąc i głosząc Ewangelię tam, gdzie może nawet czasem jej nie chcą słyszeć. Dlatego, moi drodzy, kiedy dzisiaj stoimy tutaj, w tym miejscu, dziękujemy za życie pontyfikat i święto Jana Pawła II. Kiedy dziękujemy za te rekolekcje, kiedy dziękujemy sobie nawzajem za to, co dokonało się, chcielibyśmy wyjść z jakimś konkretnym postanowieniem dzisiaj z tej świątyni. Co konkretnie zmieni się w moim życiu? Co konkretnie będę realizował po to, żeby być lepszy? Bo każdy z nas, jak tu siedzi, może być lepszy. Każdy z nas może być lepszy. My będziemy z upływem czasu proponować pewne rozwiązania. Będziemy chcieli, aby właśnie jednoczyć się poprzez czy to właśnie ten portal, czy inne publikacje. Ale starajmy się szukać czegoś, co jest dobre. Kiedy ostatnio prowadziłem właśnie katechezę w 6 klasie, zapytałem się ich, no to jakie religijne rzeczy pomagają wam umacniać waszą wiarę? Takie konkretne. Czyli coś, co jest takie multimedialne, coś, co możecie przeczytać, oglądać. Pary tylko dzieci z klasy właśnie mogą wymienić, że jest telewizja, która trwa, właśnie, że są jakieś portale internetowe, ale już nazwę nie za bardzo znali i znali jedną gazetę, która jest tutaj rozprowadzana z naszej świątyni. Matczynek Państwa. A przecież jest tyle dobra, czy to w internecie, w telewizji, w radiu, tyle jest pięknych i wspaniałych gazet religijnych. Matczynek Państwa też, na pewno, ale jest też wiele innych. To jest na pewno jakiś krok, który możemy dokonać. Na przykład wezmę i przeczytam książkę religijną. Nie ma, mamy bibliotekę całą załadowaną książkami wspaniałymi. Można przyjść, Pani Beatki, poprosić, wypożyczyć. Nie trzeba kupować. Mamy co tydzień tutaj wyłożone gazety. Mamy magię portali internetowych, religijnych w internecie. Wspaniałe. Trzeba tylko chcieć. Więc tego wieczoru życzę wam, aby się wam chciało. Aby wam się chciało być lepszym. Bo jeśli nam się będzie chciało, a Bóg nam błogosławi, to będziemy zmieniać świat. Jak mówił dzisiaj jeden Ewangelii, pójdziemy i będziemy głosić Jego miłość, która rozlewa się
na cały świat, naszymi sercami. Niech zatem tak się stanie. Amen.